Cześć! Właśnie przyszła do nas paczka z AliExpress i będziemy testować leginsy. Zaczynajmy! W paczce mamy trzy pary leginsów w rozmiarze M. Zamówiliśmy taki, bo tak naprawdę nie do końca znamy swoją rozmiarówkę. Według tabeli to było mniej więcej tak. Będziemy wszystkie testować i sprawdzimy, czy są na nas dobre. Paczka szła do nas 2 tygodnie i 5 dni. Już nie możemy się doczekać, aż je otworzymy, także przejdźmy może do unboxingu. Tak, ja mam nożyczki. Dobra. I otwieramy. Leginsy są zapakowane w takie woreczki. Rozpakujemy pierwsze. I tutaj mamy te leginsy. Powiem, że nawet nie pachną jak... Nie śmierdzą takim, tak, taką chińszczyzną. Że są ok. Wydają się takie ogromne tutaj. Tak, wydają się duże. Ale jak przymierzymy, to sprawdzimy. Tak. Dobra, to pierwsza para. To są czarne, tak? Tak. Piękne są. Piękny kolor w ogóle. No, a to są akurat moje, więc... No. Też wydają się bardzo porządne. No, czegoś nie śmierdzą. I tak, zapach jest ok. No. I ostatnie. I szare leginsy ostatnie. Wyglądają tak. Także tak naprawdę to nie powiedziałabym, że to są leginsy z AliExpress, jakbym je zobaczyła od tak gdziekolwiek. No, taki wow. No. Bo wydają się naprawdę dobrze jakościowo. Mamy trzy pary, czarne, niebieskie i szare. Myślę, że pójdziemy teraz na krótki trening, zobaczymy jak one się na początku zachowują, układają. Jak się prześwitują i w ogóle... Sprawdzimy. Tak, będziemy je testować przez dłuższy czas, ale tymczasem, bo chcemy skorzystać z ładnej pogody, dlatego ubieramy się i wychodzimy na dwór. Nie wiem, jak długo wytrzymamy na tym słońcu, bo naprawdę bardzo razi. Ale chciałabym wam powiedzieć takie nasze pierwsze wrażenia i pierwsze jakieś spostrzeżenia na temat tych leginsów. Generalnie bardzo wygodne są, przynajmniej te moje, bo gumka w pasie się nie roluje i naprawdę są wygodne. Tak, moje też są bardzo wygodne i jedyne zastrzeżenie, jakie mam ewentualnie, to że przy schylaniu w tych leginsach troszkę wbija się ten szew między jeden pośladek, a drugi, ale taka jest moja opinia i tak to na mnie leży. No ja takiego szwu nie mam, więc mnie na przykład, ja nie mam takiego problemu, ale naprawdę moje zdały na razie pierwszy trening, także jest okej. Okay. Moje leginsy kosztowały 42 zł. Kolor niebieski jest przepiękny, idealnie się dopasowują do naszego ciała, nic tutaj nam nie odstaje, nic się nam tutaj nie dzieje. Jedynie co można powiedzieć, to w pasie mają tylko lekki luz, ale to dlatego, że mamy rozmiar M, a nie S. Bardzo mi się podobają, jak na pierwsze spotkanie z takimi leginsami za taką cenę. Moje leginsy kosztowały 33 zł i były to najtańsze leginsy, które zamówiłyśmy. Po pierwszym włożeniu jest super, bo mają tutaj ten lampas, który bardzo ładnie podkreśla nogę. Tak jak u Adusi podobnie, trzeba było zamówić wszystkie leginsy rozmiar S, dlatego że są troszkę luźne w pasie. Ostatnie leginsy czarne, które kosztowały 37 zł, mają tutaj taki design takich kropeczek, jak widać. Niestety, od razu rzuca się w oczy to, że one są tutaj po prostu za duże i marszczą się przy ruchach, jak w poprzednich tak nie było. Z tyłu wyglądają tak, jak wyglądają.
Ale ogólnie to do jakiejś dłuższej koszulki, czegoś co będzie zakrywało tutaj, żeby nie było widać tego marszczenia, będzie ok. Wracamy do Was po ponad 2 tygodniach testowania naszych leggingsów. Wszystkie zostały uprane, były używane przez dłuższy czas, ćwiczyłyśmy w nich, chodziłyśmy po prostu. Wiemy już teraz, jak się zachowują i z góry możemy Wam powiedzieć, że wszystkie są wygodne. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, nie krępują ruchów, nie uciskają, są ok. Adusia zacznie od wad swoich i zalet. Zaczniemy od zalet. No, tak jak Olsia mówiła, wszystkie są wygodne, więc to jest na pewno główna zaleta. Nie, szwy się nie wciskają, nie przeszkadzają one w treningu czy w normalnym chodzeniu. Gumka nas nie obciska. Tutaj możemy na spokojnie włożyć stopę, nic nas tutaj też nie ciśnie. Są bardzo rozciągliwe i jedynym takim mankamentem, który no niektórym osobom może w ogóle nawet nie przeszkadzać, ale dla mnie jest za mało wymodelowany pośladek. Wolałabym, żeby może troszeczkę więcej było poskreślenia naszych kształtów. Ale troszkę też to już nie chodzi o wymodelowanie, tylko o spłaszczanie po prostu, bo... No, po prostu troszeczkę spłaszczają i no, mniej modelują. Ale czy, jeżeli ja na przykład robię przysiady w nich, no to leciutko one prześwitują, ale nie aż tak bardzo. Natomiast moje czarne leggingsy, jeśli chodzi o prześwitywanie, to już jest hit. Nie nadają się na siłownię, bo nie nadają się... Nie. A to już widziała przy przysiadzie bardzo źle, ale to zwróć wygląda. Ale uwagę, że ty masz rozmiar M, a jakby było przy S? Jak ty byś się schylała? O tak. Nie! Gdybym miała rozmiar mniejszy, to byłoby jeszcze gorzej. Niemniej jednak są wygodne, guma jest ok, wszystko jest fajnie. Powiem jeszcze tak, to nie jest tutaj nogawka, nie jest elastyczna, dlatego troszkę ciężej się je wkłada. I co, no nie będę tutaj tych leggingsów jakoś tak bardzo hejtować, ale te największe wady to powiedziałam. Przy praniu jeszcze szwy zaczęły się obierać od innych rzeczy, także prać trzeba na lewą stronę, a poza tym nie mam zastrzeżeń, oprócz tego, co tutaj Wam powiedziałam. 90% poliamid, 10% spandex. I ostatnie, najlepsze leggingsy, które udało nam się kupić. Najlepsze, najtańsze i w ogóle jesteśmy zdziwione. Strzał w dziesiątkę. Tak. To są te szare leggingsy. Bardzo wysoki stan. Ja lubię wysoki stan i mi to pasuje. Guma się nie roluje, wszystko się trzyma, jest jak najbardziej ok. Tutaj w nogawkach też są elastyczne, więc nie ma problemu z założeniem. One materiałem przypominają troszkę bezszwowe leggingsy. W sumie nawet może troszkę bardziej niż troszkę. I no, największą ich zaletą według mnie jest to, że eksponują pośladki bardzo dobrze, przez to, że ja się tak śmieję, że one mają tutaj kieszonki na pośladki, bo to takie dwie. No ja ci ich zazdroszczę, naprawdę. Niemniej jednak ten pas, to znaczy ten szef, nie wiem, ta guma, bo to jest takie... O, takie. Troszkę się wbija przy schylaniu, przy użytkowaniu, po prostu można go odczuć. To nie jest wielki dyskomfort, bo ona bardzo nie wchodzi, tylko po prostu ja ją czuję, co znaczy, że już coś jest nie tak, bo powinnam się w nich czuć, jakbym miała, nie wiem, drugą skórę. Wszystkie te leggingsy, ogólnie jesteśmy z nich zadowolone, bo na pewno nam się przydadzą, a jeżeli miałobyśmy Wam polecić do kupienia, no to na pewno te. Bo one nie prześwitują też w nich. W nich można śmiało iść na siłownię, jeżeli, wiecie, każdy ma inną budowę i to od każdego indywidualnie zależy, co z tym szwem się będzie działo. No tak, ale te też Wam polecam, na pewno, bo one aż tak bardzo też nie prześwitują. Nie wiem jak inne kolory, bo może inne kolory mniej prześwitują, ale te też są jakby na drugim miejscu. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że pomogłyśmy w wyborze leggingsów. Wszystkie te leggingsy, które pokazywałyśmy, będą oczywiście podlinkowane na dole. Subskrybujcie kanał, ponieważ na 100 subskrypcji przygotowałyśmy coś specjalnego, żebyście mogli nas lepiej poznać. I dawajcie znać, jak Wam się podobają nasze filmiki, bo Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Zostawcie łapkę w górę, zaglądajcie na naszego Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!